Cześć kochani, witam Was na vlogu. Ja przyjechałam do Kielc, do pani kosmetyczki. Jestem umówiona na paznokcie u rąk i dzisiaj też u nóg, więc troszkę tu posiedzę, ale robię sobie fręcze. Też pomyślałam, że sobie zrobię u nóg. Jestem tak mega zadowolona właśnie z tych paznokci, że stwierdziłam, że po prostu dzisiaj też sobie takie zrobię. Na początku nie byłam jakoś przekonana do nich, ale później jak zrobiłam, to mówię wow. Też dużej ilości z Was po prostu one się podobały i właśnie pytaliście, czy polecam. Właśnie mam te zaokrąglone i tak, polecam. Dobra, idę. Powiem Wam, że z poniedziałku są takie korki, aż jestem troszkę zaskoczona, ale dojechałam na czas. Mam 10:45, a jest 10:33, więc jest dobrze. Dzień dobry. Wyszłam, jestem mega zadowolona jak zawsze. Paznokietki nowe, świeże zrobione, u stóp też. I powiem Wam, że długo troszkę zeszło, ale ja jestem tak zadowolona, bo to jest chyba pierwszy taki salon i w ogóle pierwsza kosmetyczka, która robi mi tak, że naprawdę jestem ekstra zadowolona, tak ekstra i też piszecie, że jest właśnie zmiana na plus i że z tych wszystkich pań, które miałam, to jest najlepsza. U stóp tak się prezentują, moim zdaniem bardzo ładnie. Jeśli chodzi o tego prawego paznokcia, to on jest po prostu krótszy ze względu na to, że on mi kiedyś zszedł i pani go specjalnie nie przedłuża po to, żeby sobie ładnie rósł i żeby mi nigdzie nie pękł, bo wiecie, ja biegam, a nie chcę, żeby mi się gdzieś kruszył, także jadę teraz coś zjeść, bo jestem taka głodna, a troszkę mi zeszło jednak. Bo jeszcze oczywiście dłonie, no to pięknie się to prezentuje, super. Kochani, przyszłam do mamy na ogród, bo ostatnio mama przyniosła taką piękną rzodkiewkę, którą Wam pokazywała. Natomiast nie wiem, czy wszyscy widzieli, ale ja taka zdziwiona patrzę na tą rzodkiewkę i mówię, to w sklepie taką ładną kupiłaś? Mama, mój, zlituj się, no. Przecież ja na tym ogródku robię. No to wiecie co, aż wstyd tu nie przyjść i nie zobaczyć tej pięknej roboty. Ale muszę tutaj, mamusiu, Ci wykosić, nie? No. Szybko ta trawa rośnie. Nie ma deszczu, ale słońce grzeje, ale słychać te żaby. Żaby, no. Ale wiesz, jak biegam na tym, na grobli, to nie ma tych żab. Tych kijanek jeszcze nie ma. Wow, ale glow up, mamo. Co? Nie? Glow up. Że ładnie się świeci. Ojej, patrzcie ją. Słoneczko. Słońce stało. I co mamunia teraz robi? A może groszek podwiązać. A, ale groszek będzie dobry. Dobry groszek. Patyczki już są. Mama to wystrojona tu przyszła elegancko. Muszę się śpieszyć, bo mi komary będą zaraz. Mama, buty stylowe? Tak. Proszę się tutaj nie śmiać z mamusi. Tak, przyszła i się mądruje. Jak zwykle nic nie robi. No. Bo ja jak robię, to nie nagrywam. Bo nawet jak nagram, to i tak niektórzy powiedzą, że pod kamerę. Ja byś mi mogła jeszcze przynieść rękawiczki moje. Z werandy? Tak, bo tu trochę pastów jest i muszę, a szkoda moich. Szkoda paznokci, to prawda. To bardzo Cię proszę, jakbyś mogła mi przynieść. Mogę, mogę, bo jeszcze mam 15 minut i lecim. Dobrze. Zjadłam, kochani, obiad o kolacji i lecę na trening. Ciekawe, czy dzisiaj też zrobię 10 kilometrów. A jak nie? Zrobię. Ale piękny ogród. Coś pięknego. I ta sałata. O, ile coli, Red Bulle się pije? Proszę bardzo. Dlatego Ty jesteś taka, mamusiu, szybka. Z tym ogrodem. Jak się pije tutaj takie cuda. Ale magia piękna. Po co tak, mamusiu, wiążesz? A, żeby się groszek piął. Aha. Bo on się czepia, tak wiesz, tych nitek później idzie do góry. Mamuś, a wiesz, że już 2 tygodnie minęły od koszenia trawy? No, dzisiaj leci czas.
No trzeba będzie ją wykosić w tym tygodniu. Będziesz miała co robić. Czy ja lubię kosić. Nie ma problemu. No niestety. Słuchawki, muzyka i jadę z koksem. Dobra, idę się, Dobra, się przebrać na trening. Papa, dziękuję za obiadek. Proszę. Przepyszny. Widzisz, ja to mam dobrze, co? No siema, siema. Ja, kochani, przyjechałam troszkę pośpiewać sobie do Kielc, ale jest tak ciepło. Wziąłam sobie oczywiście kubeczek z lodem i do tego Cole Zero i teraz idę do Hebe, bo muszę sobie kupić mgiełkę do ciała, bo mi się skończyła i muszę sobie jeszcze kupić tampony. Ale czy będę dostanę taką mgiełkę, jaką chcę? Zobaczymy, przekonamy się, bo chciałabym to wziąć, bo miałam właśnie taką właśnie jak kwiatki, a drugą taką oliwkową, tak ładnie to pachniało. No ale zobaczymy, czy uda mi się dostać, tylko muszę oczywiście dopić, żeby tam, wiecie, nie wylać czasami na te kosmetyki tego. Jest tak głośno dzisiaj tutaj, bo panowie właśnie tu robią jakieś, nie wiem, co oni tu robią, konstrukcje budowlane, a tam znowuż pan wykłada towar, więc teraz mam akurat przerwę, zjadłam sałatkę moją ulubioną z żabki, Cezar z kurczakiem, bardzo dobra, polecam, naprawdę najadłam. Jestem, kochani, już w Hebe i słuchajcie, pytaliście o takie pudełeczka, które ja mam. I to jest bardzo fajne, bo do tego pudełeczka możecie sobie schować tampony i wam się po prostu po torebce to nie wala. Ale jeśli ktoś używa podpasek, to też są takie fajne pudełeczka. Mega fajna opcja, moim zdaniem. Taki porządek po prostu jest. No i oczywiście szukam tych moich i ja nigdy nie wiem, które to są. Kurczę, kurczę, muszę się zastanowić. Nie wiem, te są jakieś Comfort Plus, Super Plus. Te są jakieś nowe. Jakieś, nie wiem, czy to są zapachowe chyba. Ale jeszcze są takie, ja właśnie nie pamiętam. Aha, tak, ja brałam też te. Natomiast te mi tak średnio pasowały, więc myślę, że sobie wezmę po prostu te. W ogóle super, duże takie opakowanie i cena też super, moim zdaniem. Nie wiem, tych nigdy nie używałam. Nie wiem, co to są w ogóle za tampony. Zawsze właśnie te bardziej z OB. Tak, biorę to całe opakowanie. Niestety nie było takich mgiełek, jakbym chciała. Ziai w ogóle nie było. Więc po prostu kupiłam tylko te tampony i nic więcej. Bo nawet sobie patrzyłam jakieś SPF 30. Jakbyście mogli mi coś polecić, to będę wdzięczna. Widziałam ziai, ale niestety... To był tylko do ciała, to SPF, ale do twarzy niestety nie było napisane, więc ja sama nie wiem. W ogóle, kurczę, coś mam tu takiego czerwonego, ja nie wiem skąd, coś mi się po prostu odbiło. I zaraz wam pokażę, o co chodzi z tymi tamponami, z tym pudełeczkiem, bo może nie wszyscy wiedzą, a jest to naprawdę fajne. No to jak widzicie, ja już takie pudełeczko mam i po prostu otwieram sobie to pudełko, które kupiłam. Jedną ręką uda się? Myślę, że się uda. O, jakieś to są grubsze. O, ale to dobrze. Ja takie właśnie lubię. Wtedy mam po prostu taką pewność i komfort. O, widzicie, to już nie mam. Myślałam, że mam jeszcze jedną. To tak, po prostu sobie można tu ułożyć fajnie. I to jest super, naprawdę, bo ja sobie zawsze to trzymam w torebce, bo różnie bywa, wiadomo, dziewczyny. I... O... Powinno się zmieścić. No. Oj, już mówię, jedną ręką po prostu ciężko mi to zrobić, ale spróbuję. I zamykamy pudełeczko. O! I spokojnie się powinno domknąć, albo i nie. Nie, powinno. O, i jest domknięte. I naprawdę, wkładam sobie to do torebki, to akurat sobie schowam i po prostu nie martwimy się o nic, że nie mamy. Lepiej po prostu mieć zawsze przy sobie. Chyba, że używacie podpasek. Na dziś koniec śpiewania. Po pierwsze jest bardzo ciepło, po drugie nie jest dużo ludzi, po trzecie ktoś tam jeszcze gra, to wiecie jak to jest. Oh, Boże, jak jest gorąco, strasznie dzisiaj. Ja sobie stanęłam przy drzewie, żeby po prostu tym słońcu nie stać, ale ja nie rozumiem po prostu, po co wszędzie walić tego betonu. Tu po prostu... Nie da się oddychać.
I jeszcze wiecie, wsadzają jakieś sztuczne roślinki, wycinają te drzewa. I tak jak niektórzy mówią o tych spacerach z psami, kochani, jest tak gorąco, a ludzie spacerują po tym betonie, po tym gorącym betonie ze zwierzętami. Takich ludzi się trzeba czepiać. Masakra to jest jakaś. Chodzą na spacer, przecież to jest i, wiecie, husky, czy taki pies właśnie z długą sierścią. No, moje psy siedzą po prostu, mama mówi, na trawce w cieniu, bo jest tak dla nich ciepło. No i oczywiście co, zimna woda, jeszcze mają staw, naprawdę mają luksus. Jadę do urzędu odebrać mój paszport, bo w ogóle dostałam SMS-a 9 kwietnia, a ja dopiero teraz zauważyłam tego SMS-a, więc muszę odebrać ten mój paszport w końcu. I mama mówiła, że zrobiła jakieś pierogi dzisiaj dobre z serem, więc pycha, pycha, pycha. I mam taką sytuację, że nie chce mnie wypuścić parkomat. Muszę iść do pani do okienka. No zapłaciłam i nie mogę wyjechać. Ciekawe dlaczego. Ja pierdzielę, naprawdę tak dla niektórych ludzi być ciężko miłym. Była taka sytuacja, że podjechałam pod parkomat i włożyłam i ten szlaban się otworzył i się od razu zamknął. A zapłaciłam 15 zł. No i pytam się teraz pana, czy wyjadę. On mówi, proszę podjechać jeszcze raz. No mówię, dobrze, na ten sam, okej. A pan mówi, no chyba, że pan nie chce wyjechać. No po co już takie teksty gadać? Ja to nie wiem, no ludzie to zawsze muszą takie 3 grosze, żeby wcisnąć. Kieruj się na północny zachód. Tak, dobrze. Dzisiaj, kochani, trafiłam bez problemu. Teraz czekam na windę, bo jakoś nie chce mi się po schodach 5. piętro iść. Jest po prostu tak ciepło. Jestem, drzwi otwierają się. 5. piątka, 5. piątka. Ciekawe, ile zejdzie. Ostatnio trochę czekałam, ale i tak jakoś żwawo to idzie i mam nadzieję, że zdążę, bo jest do godzinki w 2:30, a jest 14:26, więc mam nadzieję, że uda się. Podobno z odbiorem jest szybciej, jak z wyrobieniem, chociaż ja wiem, też jakoś długo nie siedziałam. Co to mi się porobiło? Dobra, jest okej. Dzień dobry. Jakiś taki, takie coś, odbiór paszportu. I co, chyba trzeba czekać teraz. 2 minutki załatwione, ludzi nie było. Paszport jest, mam w końcu. A naprawdę szybko to się załatwia. Dłużej się po prostu czeka na to, bo 2 tygodnie, ja już powinnam to 4 tygodnie temu odebrać. Ale no niestety, gapa ze mnie. Ale super, kurczę, cieszę się. Jaki ładny jest ten paszport. Mogę lecieć gdzieś teraz. Super, Anska, ale się cieszę. Ja to zawsze muszę przypał zrobić. Zrobiłam sobie zdjęcie z paszportem i stoję taka pani. Chciała wsiąść. Dobra, jadę do domku. Ale się uśmiechnęła. Ale super, naprawdę. Ja nie wiem, co ja się tak cieszę z tego paszportu, ale tak, kurde, fajnie. Chyba teraz, wiecie, uczcić paszport. Zawsze się boję, że coś tu wyjedzie w takich bramach. Idę do Żabki po kawę. Trzeba uczcić. A wiecie, że mają te kawonamenty w ogóle już wycofać? Nie wiem, czy słyszeliście o tym. W ogóle nie będzie tych subskrypcji. No nie! Sklep nieczynny. No to uczciłam. No to uczciłam ładnie. Ale to jest jakieś bistro? A to nie, to zatrzymam się na stacji najwyżej, już trudno. W razie jak nie mogę tego uczcić w Żabce, to kupię sobie jakąś prożoną kawkę po prostu w McDonaldzie. Ciekawe jaka jest. Dzień dobry, witam, że tu rozmawiam, mam na imię Ola. Proszę o zamówienie. Dzień dobry, poproszę kawkę mrożoną. I proszę mi powiedzieć jaka jest. Mamy mrożone latte, mrożone karmelowe łute i mamy takie z syropem malinowym i z syropem z białej czekolady. To w takim razie poproszę mrożoną latte, bez żadnego karmelu, bez żadnej bitej śmietany. Dobrze. I to wszystko, bardzo dziękuję. Posiada pani naszą aplikację? Nie posiadam. Zachęcam do założenia, zaproponuję jeszcze ciastko czekoladowe do tej kawy. Dziękuję pani bardzo. Do zapłaty 15:20, zapraszam na okno zapłat. Dobrze, dziękuję. No i super, będzie kawka. Jeszcze lepsza jak w Żabce. Co miałam akurat po drodze, to
nie jedzie, więc mogę spróbować. Jeszcze lepsze jak w Żabce. Tego mi właśnie brakowało. Smacznej kawusi, jeśli pijecie. Pierożki z serem już gotowe. Czekają, żeby je ugotować. Już zrobiłam taki mustrus z malin do tego. No można ze śmietanką, jak kto woli. Zobaczymy, jak będą dzisiaj smakować. Zaraz się biorę za gotowanie. Jak mamusia zrobiła takie pyszne pierogi z serem. Zaraz się przekonamy, czy pyszne. Pysznie to wyglądają. Ale. Proszę. I niektórzy to tu mają. O, Lejdusia. Pierwsza. Proszę, Lejdusiu, dla ciebie. Lady, ja żartowałam. Ze śmietanką? Nie, ja sobie tak z serkiem zjem. To proszę. A ja szybko wzięłam prysznic, bo taka zgrzana przyjechałam z tych Kielc, że po prostu strasznie jest dzisiaj gorąco, co? Mnie nie. Tobie nie, w ogóle. Mnie jest ciepło. Tacie jest zimno, tato trzeba palić. Co, Lejdusiu, nie chcą dać? Próba. Pyszne. Coś niesamowitego. A z tymi malinkami jakie dobre? Ja nie jem. Proszę mnie tu nie namawiać. Ale te pierogi też są słodkie. Cukru chyba dawałaś, nie? No trochę trzeba. Pyszne, kochani. Pyszne, prawda? Pokaż nam się tu, dziewczynko. No. Kochani, jeśli taki vlog Wam się podobał, to oczywiście lajkujcie, komentujcie oraz subskrybujcie, żeby być na bieżąco. A Tobie dziękuję bardzo za pyszny obiadek. Moje lepsze. Co? Moje lepsze. No pokaż, co tu masz. Ja mam takie. Jaj. Pa, kochani.